Zdrowia, szczególnie dla niewolników i dla chłopów pańszczyźnianych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No w Ameryce teraz New York Times wydał taką gazetkę, taki magazyn 100-stronicowy, właśnie projekt 1619. Dlaczego 1619? No bo historycznie mówią, że pierwszy niewolnik do Ameryki przypłynął w sumie 400 lat temu, taka okrągła suma, liczba. No i teraz jest to, że lewica po prostu szuka pokrzywdzonych, no bo lewactwo niestety działa na tej zasadzie, że szatkuje społeczeństwo na malutkie grupy, wyciąga, podsysa w każdym tym społeczeństwie te 10% największych jakichś maniaków, no i oni krzyczą i te wszystkie 10 czy 15% z tych 10 czy 15 grup nienormalnych, czy jakichś takich innych, no jest w stanie spowodować, że te 90% ludzi pracujących, podatników i tak dalej jest zagłuszonych. Projekt został w zasadzie 20 osób, artyści, poeci, profesorowie, ludzie powiedzmy, którzy rowów nie kopią, którzy osiągnęli jakiś tam sukces naukowy, artystyczny i tak dalej, i tak dalej. No milionerów tam w tym nie ma, a sportowców, którzy zarabiają po 40-50 milionów rocznie, też nie ma. Są po prostu tacy zawodowi narzekacze. No i teraz jest pytanie, czy ten projekt to jest dobra rzecz, czy jest niedobra rzecz? No w zasadzie to pokazuje, że nie jest dobra, no bo pokazuje, że Murzyni nie są w stanie po prostu samemu się wydobyć z ciężkich warunków, że zawsze są uzależnieni od białych, że są po prostu albo mniej inteligentni, albo mniej powiedzmy roztropni, czy bardziej nie są tak prężni. No i to w zasadzie kopie społeczeństwo murzyńskie, a to nie jest prawda. Nawet w okresie kiedy było niewolnictwo, kiedy jeszcze niewolnictwo się nie skończyło, w sumie było dużo Murzynów, którzy w zasadzie z niewolnictwa zostali po prostu milionerami. Także oni mieli tą smykałkę, mieli możliwości, mieli chęci, wiedzieli, jak prowadzić biznesy w Durham, w North Carolina. To była taka dzielnica znana jako czarny Wall Street. I tam właśnie ludzie byli, którzy w zasadzie osiągali duże sukcesy. W Harlem w Nowym Jorku, powiedzmy, to jest murzyńska dzielnica, no teraz już zaczyna być coraz mniej murzyńska dzielnica, no ale Harlem to była zasadniczo murzyńska, tam były, no nie dyskoteki, ale tam było dużo restauracji, tam były bary, tam muzyka, po prostu ludzie tam tańczyli, no tam żyli, pracowali i tak dalej, ale to była dzielnica Murzynów, która była bardzo prężna i bardzo atrakcyjna, no tam biali za dużo się nie... No cyganeria tam się wciągała, dużo Żydów tam się wciągało, no bo Żydzi też czuli się zawsze w Ameryce jakoś pokrzywdzeni, także w tych latach to było bardzo dużo właśnie takich nie tyle małżeństw mieszanych, co powiedzmy dzieci mieszanych, powiedzmy biali Żydzi zostawiali dzieci murzyńskim kobietom, no ale byli prężni, no kiedy w latach 60-tych, 70-tych coś się stało, że w zasadzie ta taka niby półsegregacja, czy segregacja się zakończyła w tej Ameryce, no to stało się to, że w zasadzie najbardziej ci prężni Murzyni uciekli z tych dzielnic, czyli wszyscy lekarze, wszyscy prawnicy, wszyscy ludzie, którzy tam zdobyli jakieś wyższe wykształcenie i zarabiali, to pierwsze co zrobili, to zaczęli się wyprowadzać z murzyńskich dzielnic i zaczęli się wprowadzać
wprowadzać do białych dzielnic. Pouciekali po prostu, no i tam została po prostu taka bida z nędzą. No i później jak ta bida z nędzą została, no to państwo amerykańskie zaczęło pomagać, no i w zasadzie zrobiło ich niewolnikami od nowa. Teraz 80% dzieci urodzonych wśród Murzynów to nie mają ojca, po prostu są na zasiłku. Narkotyki jest duży, wielki problem, no bo część tych ludzi, którzy po prostu jest ambitna, nie idzie do, powiedzmy, policji, czy nie idzie na studia, czy nie stara się uczyć, tylko po prostu wchodzi na drogę gangsterską, na drogę kryminalną. No i jest makabra w Chicago, w Detroit, w wielu miejscach, gdzie są te tak zwane projekty, czyli te domy komunalne, mieszkania robione przez państwo, no to wszyscy ci, którzy mogą uciec, uciekają. Bardzo wielu właśnie tych artystów uciekają, kupują domy za miliony dolarów i nie wracają do tego swojego sąsiedztwa, i to się wszystko degeneruje. Także ta możliwość ucieczki, czy wyjścia z tego swojego środowiska po prostu pogłębia ich sytuację. No i to przykre, ten New York Times, to jest przykre, jest to, że oni po prostu pokazują, że Murzyni są ubezwłasnowolnieni, że Murzyni nie potrafią powiedzmy samemu się wybić. Ale Murzyni tak jak i Polacy, powiedzmy, tak, też zabory były, było te zniewolenie. Polacy byli w niewoli, ale nie zostali zniewoleni. Tak samo Murzyni byli w niewoli, ale nie zostali zniewoleni. Tam, powiedzmy, moralność była spora, te mniej więcej nawet w latach 1920-30, no to małżeństwa i chodzenie, powiedzmy, do zboru protestanckiego czy do kościoła, no to było dużo większe wśród Murzynów niż wśród białych. Dopiero te lata 1960-70 spowodowały to, że ta kasa z zasiłków zlikwidowała społeczeństwo. No i teraz ten rezultat jest taki, że robią, piszą te książki czy publikacje na ten temat, że w zasadzie wina białych jest za to, że Murzynom się nie udaje, że Murzyni po prostu rodzą się i są powiedzmy przeznaczeni na fiasko, na klęskę. Wielu ludzi przecież jest jednak, czy Polacy przyjeżdżają, czy Irlandczycy, czy Koreańczycy, Chińczycy. No większość ludzi przyjeżdża, pracuje ciężko. Przepraszam. Pracuje ciężko i się dorabia, ale i nikt nie stara się, powiedzmy, na taką skalę, jak Murzyni, uzyskiwać ten garnuszek amerykański. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że ilość niewolników przywiezionych, powiedzmy, do Ameryki, no to jest 10 razy mniejsza niż, powiedzmy, wywieziona do Brazylii. Dlatego, powiedzmy, w Brazylii jest tak strasznie, jest w zasadzie, no, społeczeństwo jest murzyńskie. Około 3-4 razy więcej niewolników przywieźli do Ameryki pod rządami hiszpańskimi. 4-5 razy przywieźli więcej do kolonii francuskich. No tak samo i holenderskich. No, do holenderskich przywieźli mniej więcej tyle samo, co do Ameryki. No, ale brytyjskie na brytyjskie Karaiby, no to też przywieziono więcej niż 5-6 razy niewolników niż do Ameryki. No ale Ameryka ma po prostu pieniądze. Ameryka ma całą tą
otoczkę lewacką wykształconą na uniwersytetach przez ostatnie 40 lat, no i teraz jest po prostu najazd na kasę. Jest po prostu najazd na kasę, jest krzyk o te reparacje, jest krzyk od odszkodowania i tak dalej, i tak dalej. No i to wszystko w tej Ameryce, która jakąś taki kapitalistyczny ten system miała, gdzie Murzyni byli włączeni, Wiadomo, że niewolnictwo było, ale prawda jest taka, że niewolnictwo to było robione od momentu schwytania. Te wszystkie te małe księstewka, państewka, no nawet nie państewka, no bo to były najróżniejsze plemiona, 5, 10, 15 tysięcy jakiejś grupy wspólnej i oni się nawzajem wyłapywali, no i ci najbardziej sprawni po prostu wyłapywali wszystkich innych, za pieniądze spore sprzedawali Żydom i Arabom na wybrzeże, a Żydzi i Arabi na wybrzeżu Afryki sprzedawali do Ameryki. Są takie legendy, że powiedzmy połowa czy 3/4 niewolników umierała w czasie tej podróży miesięcznej czy półtora miesięcznej, no ale to nie jest prawda. Nie jest prawda, to statystycznie w najgorszych wypadkach no to umierało powiedzmy 10%, no ale tak średnio to po pewnym czasie to umierało powiedzmy 5%, no ale 5% to były podobne procenty ludzi, którzy umierali nawet w czasie przewozu czy normalnych pasażerów czy żołnierzy przez Atlantyk. To były długie podróże. To były długie podróże. Trzeba pamiętać, że ci właściciele czy ci handlarze niewolników to też nie byli kretyni. Im nie zależało na tym, żeby połowa czy ćwierć ludzi umarła, no bo po pierwsze to i tak kiedykolwiek by tam nie umarli, to musieli zjeść, no i powiedzmy, jeżeli byli chorzy, to zakażali innych. Także to były duże te legendy, pokazują te najróżniejsze statki, jak oni tam je kładą, no ale badania naukowe pokazują, że to są po prostu plany, jak ludzie planowali, jak to by mogło być. No ale codzienne sprawy to są powiedzmy pójście do łazienki czy do ubikacji. Jeżeli powiedzmy nie poszli i robili tam gdzieś pod siebie, no to te epidemie, te dysenteria i te wszystkie rozwolnienia, no to po prostu rozchodziło to się błyskawicznie i nie było sensu dla tych właścicieli. No, oni traktowali tych właścicieli jak po prostu konie robocze. To była kasa. No dlaczego tak dużo do Ameryki czy tam przywozili, czy do tej Brazylii? No bo przywozili szczególnie mężczyzn. Kobiety, jeżeli tam jakieś złapali, no to były to kobiety z reguły starsze. No i oni już w zasadzie nie mieli potomstwa. W Ameryce było najwięcej, można powiedzieć, niewolnicy mieli na tyle swobodnie, nie byli tak katowani, nie byli wyrzynani powiedzmy w czasie tej pracy. To nie był jak gułag rosyjski powiedzmy, czy hitlerowski jakiś obóz koncentracyjny. Oni po prostu pracowali na tych plantacjach. Europa potrzebowała cukru, z trzciny cukrowej, potrzebowała bawełny, potrzebowała tytoniu. Cała ta Ameryka Północna, południowa i środkowa, no to w zasadzie produkowała towar sprzedawany do Europy i powiedzmy do Indii i tam na Daleki Wschód. Także to był taki trójkąt i tam się wymieniali. No tyle tylko, że te statki powiedzmy, co woziły niewolników, no to nie woziły towarów, bo to były powiedzmy inna specjalizacja, tak? Tak jak trudno powiedzieć, żeby prom mógł wozić kontenery, czy kontenerowiec wozić ludzi, tak? Także jest dużo legend. Powiedzmy, kiedy do Ameryki
do Ameryki, no przez Atlantyk. Przez Atlantyk, powiedzmy, kiedy w 1776, kiedy była niepodległość amerykańska uzyskana od Anglii, no to, to przewieziono 60 tysięcy ludzi. Także, że to były, to ludzie mówią, że to były miliony, ale to, to milionów nie było. W Afryce nie, nie było, nie było takich dużych ilości. Także projekt 1619, no to jest po prostu propaganda lewacka, która kompletnie zmienia historię, jaka była. No i jest to po prostu zwykły skok na kasę. Zdrowia, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz, też dziękuję. Serdecznie zapraszam, to jest guziczek, dzwoneczek, dzyń o codziennych powiadomieniach. Pisz, pytaj, zadawaj pytanie, polecaj na Facebooku, polecaj na Wykopach i do następnego codziennego filmiku.